Cześć, witajcie, jestem Huda, to jest FIFA 13, kariera menadżera, odcinek 18. No i z tego co widzę, czekałem na dzisiaj dwa mecze pucharowe. Tak, kariera menadżera to jest. Zastanawiałem się, czy dobry save czytałem, ale jest ok. Zobaczymy sobie nasz skład. Nie są zmęczeni, są w pełni energii chyba. No i przechodzimy do pierwszego meczu pucharowego, jakim jest... Właśnie, jaki to puchar jest? Pisze, nie pisze chyba. FA CUP. FA CUP. Tak się chyba to wymawia, nie jestem pewny, okej. Nagrywa się? Nagrywa się. Okej. Komentarz jest włączony. Zaraz wyłączę te dźwięki, chwila. Wybaczcie, jeśli jakoś cicho mówię. Ale teraz nie mogę się wydzierać za bardzo. Zresztą trochę ten przeziębiony jestem i gardło mnie zaczyna boleć, więc nie chcę go nadwyrężać, a wow, udaje mi się trafiać, tylko chciałbym jeszcze tam dalej. O, właśnie tak. O, jest, padło, okej. Okay. Jeszcze 5 prób. To słabo. To wyszło słabo. To jest słabo, ale okej. Okay. Po co ja to w ogóle robię? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, jeszcze... Dobra, już to dokończę, jak zacząłem, to... Zrobię może pauzę w nagrywaniu. I wtedy się zobaczymy. Usłyszymy, czy jakoś tak. Tak, to ja robię w tym momencie pauzę. Do zobaczenia, jak wyciszysz wszystkie dźwięki i będziemy grali mecz. Do usłyszenia. Okej, wszystkie dźwięki zostały wyłączone, wyciszone, wszystko pięknie. No i gramy mecz. Gramy mecz. Wow, czemu do bramkarza podałeś, powiedz mi. Ale offline, on jest offline. A, to jest ten nasz... A nie, to u nich był offline. To jest Mullins, okej. A gdzie jest ten mój... junior. Nie wiem, dałem go do głównego składu. Nie wiem, ten nasz... A nie, ten nasz super junior jeszcze chyba nie przyszedł. Chociaż tamten... Kurde. Coś nie wyszło, coś nie wyszło. Ale okej, im też coś nie wyszło, ponieważ wybili na aut. No tak, dzisiaj jakoś tak spokojnie będę mówił. To jest Pringle, nie, to jest Pringle, to Pringle znamy. O kurde. Jakieś, jakieś takie wyraźniejsze buty ma. O właśnie, nie wiem czy uda wam się teraz zauważyć, ale zainstalowałem sobie T-Mobile Extra Class Patch. Już to mówiłem w karierze bramkarza. Ale w karierze bramkarza on jeszcze tak do końca nie działał. Ja sobie jeszcze go tam poustawiałem, wszystko pięknie i teraz działa dobrze. I nie wiem, właśnie chyba dlatego Pringle ma takie fajniejsze buty po prostu. Nie wiem. Czy to coś daje, czy nie daje. W każdym razie Liga Polska jest lepsza i jest bramka, jest bramka, jest bramka. O'Connor zdobyła bramkę w 14 minucie dla klubu Rotherham United. No i jest 1-0. Przynajmniej nie będzie takich dwóch nudnych spotkań. Mam nadzieję, że będą dwa spotkania takie bramkowe. I co jeszcze? Co jeszcze? Właśnie. Coś o tym T-Mobile Extra. A właśnie, w karierze zawodnika, którą za chwilę po tej będę nagrywał, już to będzie bardziej widoczne, ponieważ tam gram w polskiej lidze. Właśnie w T-Mobile Extra klasie. Pringle! Bramka! Wow! I znowu w ten sam sposób, tylko że tym razem Pringle jest. Numer 15, B. Pringle. Zdobyła bramkę w 17 minucie dla klubu Rotherham United i w tym momencie jest 2-0. I znowu w taki sam sposób dali się zrobić nasi rywale. Exeter City, okej. Okej, okej. Znowu mam piłkę. Nie, spojrzałem się teraz na poziom nagrywania dźwięku. Jak mówię i w ogóle. O kurde, przestrzelił. Kennedy... Kennedy, serio Kennedy. Ej, wybaczcie, że zaraz dmuchłem po prostu w mikrofon. Ja to się postaram wyciszyć potem. Ej, kurde. Mam wrażenie, że się nie nagrywa mój głos. Wybaczcie, pauza. Zaraz wracam. Okej, jednak się nagrywał. I musiałem się O kurde. Gol. Offline. Kolejny jest offline.
Okej, przez to, że sprawdzałem teraz sobie, czy nagrywa się dźwięk, no nagranie będzie więcej zajmowało. Przez co może się pojawić 480p albo może się pojawić z opóźnieniem. Nie wiem. No dobra, na szczęście cieszę się, że się nagrywało, bo tutaj mi nie pokazywało, że się nagrywa. Chyba, że pod koniec się przestało nagrywać. Nie wiem, jak coś to dogram dźwięk podczas montażu, ale jest 2-1, jest bramkowe spotkanie. I mam nadzieję, że to was będzie cieszyć, że to was zadowoli po prostu. Arnson teraz powoli. Do O'Connora, O'Connor, spokojnie. My chyba mamy teraz zmienioną formację, nie? Na jakąś 4 coś tam. Na ofensywną. Albo gramy 4-4-2, nie jestem pewny. Czy zmieniałem, czy nie zmieniałem. Ale okej. Damy radę, nie jest źle. O, i po prostu ten, żeby postarać się to wrzucić jak najlepszej jakości, to przez właśnie pierwsze, nie wiem ile, 25-20 minut meczu, coś takiego, wtedy co, do tego momentu, kiedy sprawdzałem, czy się nagrywa dźwięk z gry, to do tego momentu nie będzie, znaczy coś sprawdzałem, czy się nagrywa mój głos, to do tego momentu nie będzie dźwięku z gry, ponieważ chcę oszczędzić miejsca, a dźwięk z gry dosyć sporo mi zajmuje. O, co jest? Faul jakieś przewinienie. Okej, spokojnie. I Nardejlo teraz powoli. I Nardejlo. O, Nardejlo gra. Fajnie. Zamiast Agarza i Nardejlo w 42 minucie zdobywa bramkę dla klubu Rotherham United i jest 3-1. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie bardziej ciekawy, ponieważ jest bramkowe spotkanie. Nie to, co było. Nie wiem, wczoraj? Nie wczoraj, w ostatnim odcinku właśnie. Był chyba jeden remis i jedna przegrana, albo dwa remisy. Jeden mecz się na pewno zakończył wynikiem 0-0, a drugi chyba 1-1, albo naszą przegraną, nie jestem pewny. I to spotkanie było nieciekawe. Ogólnie odcinek był nieciekawy. Moim zdaniem. Chociaż O'Connor. W tym momencie O'Connor ma szansę. Ale Kennedy się zatrzymał tam, no zwolnił tempo trochę akcji, no i znaczy ze swojego biegu zwolnił tempo. I niestety to jest koniec. I to jest w tym momencie koniec pierwszej połowy pierwszego meczu w tym odcinku. Ha. I okej. Rozpoczynamy mecz następny. Znaczy nie mecz następny, co ja gadam w ogóle, gadam jakoś o rzeczy dzisiaj. Rozpoczynamy następną połowę. Gonisz. Musimy zadbać o to, by nie stracić więcej bramek i strzelić więcej. Ponieważ musimy tu mieć 100% zwycięstwo i musimy, właśnie, naszym celem jest wrócić na pierwsze miejsce w lidze. Obecnie mamy trzecie. Chyba Arnson, czy uda mu się zdobyć bramkę? Wow, nie, jednak nie. Cóż za strzał, cóż za piękny. Cóż, powiedziałem, cóż za piękny strzał. Arnson prawie zdobył bramkę dla klubu Rotherham United, ale w tym momencie się nie udało. W tym momencie jest Ainsworth, powoli Ainsworth. Dajesz Ainsworth? Goń go! Niech to! Uciekł ci Ainsworth. Źle Ainsworth, źle. A właśnie, może jeszcze jedna akcja i po tej akcji sobie zrobimy zmiany. Jakieś zmiany. Dobrze? A jak mogłeś tak to zepsuć, człowieku? Dobrze, powoli, damy radę. Nie damy rady. Okej, dobra, to jakaś tam akcja była. I sobie zaplanujemy zmiany, bo nie wiem, kiedy te zmiany będą miały miejsce po prostu. No właśnie, jest tutaj zmęczony Ainsworth, nasz środkowy pomocnik defensywny. Wejdzie Noble. Noble, tak. Noble nie wejdzie. Agard nie jest w pełni sił, więc wejdziesz ty, odejaj, nie wiem jak się nazywasz, ale wejdziesz. Kennedy jest jeszcze padnięty trochę. Dobra, nie wejdzie ten Agard. Całkowicie zmieniamy napad. Napastników zmieniamy całkowicie. Miejmy nadzieję, że to przyniesie dobre skutki. Znaczy, przynajmniej, żeby było tak jak jest teraz. Żeby nie przyniosło skutków negatywnych, żeby nam nie szło gorzej tylko. I Davis. Offline. Mam nadzieję, że się go wymawia offline. Jeśli robię jakiś błąd, to wybaczcie. O, nasi
Rywale w tym momencie też robią zmiany. No cóż. I zmiany nastąpiły. Aha, już wiem czemu się... Myślałem, że mi się nie nagrywa, ponieważ mam odwrócone ścieżki specjalnie pod nagrywanie Tomb Raider. No i właśnie mi pokazuje, że dźwięk z... mi pokazuje właśnie, kurde, jak jest taki ten wskaźnik dźwięku, kiedy rośnie, kiedy spada, coś takiego, to mi wskazuje dźwięk z gry. Muszę sobie odwrócić z powrotem te ścieżki, żeby było dobrze. Znaczy, żeby mi pokazywało, że nagrywa mój głos, bo tak, to ja się boję, że mi mojego głosu nie nagrywa, no i jest źle. Znaczy nie, no właśnie, źle się to kończy, ponieważ może wtedy nagranie więcej zajmować, jak ja się tak martwię. Ale Sharps w tym momencie, Sharps to jest obrońca, więc on tam wybiegał nie będzie. Agard, dajesz, Agard, Agard. Agard! No i Agard odebrał piłkę i rzut wolny. Agard, ty. Bezlitosny murzynie. No i kolejna zmiana w zespole. A zaraz, u mnie... A no tak, był Agard, to były u mnie zmiany też. Okej, okalej. Ale schodzi ten drugi. Schodzi do Herty. Do Herty, do Herty. Tak, mam nadzieję, że tak się go wymawia. O, nie ma, nie ma. Nie dam wam kolejnej bramki. Agard, teraz dajesz na szybkość. Agard, Agard, kurde, Agard. Jest Agard, Agard, Agard przy piłce. Agard na szybkość mija całą obronę. Czy zakończy to Maxi bramką Agard? Chyba nie. Chociaż może teraz. Bramka, wow. Agard? To kto tam biegł? Skoro to nie był Agard, to kto to był? Zaraz. To... Kurde, chwila. Zatrzymujemy. To był kto? Odejary. Aha, to był ten koleś. Wow, nie wiedziałem, że to jest ten koleś właśnie. Czyli Agard zdobył bramkę. A Odejary był dziwny. Ale dobra, dobrze się spisał, ponieważ minął obronę, ale coś strzału już dobrego nie oddał. O, jest 4-1, zauważcie. Jest bramkowe spotkanie, tylko trochę jednostronne. No co prawda nasi rywale zdobyli tą jedną bramkę honorową. Telefon mi dzwoni. Kurde, nie ma bramki. Co się stało? Nie mogę teraz wrócić do gry. Pad mi nie działa. Nic mi nie działa. Chwila, pauza. Okej, wróciłem do gry myszką, za pomocą myszki. Ale mam nadzieję, że pad mi tutaj będzie działał. Nie, działa, działa, ktoś się tam rusza. Tak, odejaj, odejaj. Odejaj się rusza. I... Ajajaj. O, O'Connor. O'Connor. Dajesz odejaj. Nie dał rady, odejaj. Na szybkość. Agard. Agard powoli po... Kurde, Agard. Jak mógłbyś to stracić? A co to miało być? Kim ty jesteś? Ty jesteś Arnson. Arnson. Zepsułeś to podanie kompletnie. Ja cię sprzedam. No na pewno cię kiedyś sprzedam, jak kupię sobie lepszych po prostu. Bo taki mam zamiar, aby kupić sobie lepszych graczy. Znacznie lepszych graczy. I O'Connor. O'Connor. To jest szansa. O'Connor. O'Connor jest sam na sam z bramkarzem. Agard! Agard! Nie ma bramki. Agard. Jak? Jak? Mogłeś to jak zepsuć. Mogłem już O'Connorem strzelać. Pringle. No, nieudane podanie, trochę Pringle. Ej, to jest puchar właśnie, to nie jest liga. Kurde. I żółta kartka dla Agarda. Czyli, że w tym odcinku nie podniesiemy się z ligi. Znaczy, no właśnie, w lidze się nie podniesiemy, nie wejdziemy na wyższe miejsce, ponieważ w tym odcinku gramy dwa mecze pucharowe. Trochę mi się pomyliło. Ale okej. Noble, bramki, sezon, piąty. Piąte miejsce ma chyba w sezonie, albo pięć bramek. Nie jestem pewny, co to oznacza. Okej, okej. Kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Wyszedł, ale co to? Dobra, nieważne. Tak. Tutaj jest Agard już przy piłce. Nasz żółto... Żółty murzyn. Żółtą karteczkę ma, no niestety. O, niedobrze, niedobrze, dobrze, szare. Dziwne nazwisko ma nasz bramkarz, ja go muszę zmienić na jakiegoś, którego będę potrafił wymówić.
I to jest w tym momencie koniec meczu. Klub Rotherham United zwycięża 4-1. By było 5-1, gdyby Agard trafił pod koniec do... od O'Connora dostał piękne podanie, no i niestety nie trafił, no ale cóż. Odejaj. A, ja go chyba miałem w paczce klubu Rotter, znaczy, no, w paczce w Ultimate Team. No tak się jakoś prezentuje ta tabela, no nie widzę nic w tej tabeli. Przełożone spotkanie. Okej, nie interesuje mnie to za bardzo. FA Cup, mam nadzieję, że to się... FA Cup. Chyba tak się to wymawia. Ale chwila, ja jeszcze chciałem zobaczyć tutaj statystyki sezonu, rozgrywki, inne ligi, rozgrywki klubowe. FA Cup. Mam nadzieję, że to dobrze wymawia. Mam nadzieję. Drzewko turniejowe. Jeszcze chyba nie jesteśmy w 1/8, nie doszliśmy do 1/8. Ale okej, teraz gramy J-Pint Trophy. Aj, zdążyłem? Kto jest? O'Connor powołany do reprezentacji, ale i tak nam tutaj nic nie przeszkodzi, ale są trochę podmęczeni. Kto, co to są? Morale, aha. Nardello ma dosyć niskie. A kto to jest? To jest forma. Arnson nie jest w formie, ale dobra, niech zagra, nie zagra, może mu to pomoże na formę. Zobaczymy. I okej, gramy drugi mecz w tym odcinku. J-Pint Trophy! Okej, 4 minuty deszczowo początkujący. Nie wiem, która to jest runda pucharu. Mam nadzieję, że już gdzieś blisko. Chociaż nie wiem, czy to nie jest puchar, który po prostu będzie się ciągnął do... przez cały sezon. A, znowu to samo robię. No tak, nie zaliczyłem wtedy. Ale okej, nieważne, to jest męczące. O! Z kim ja gram, że mi się teraz pojawiło nagle ten menu... Kurde, tego... z patcha T-Mobile Extra Klasy tutaj. A, pierw tego nie było. Okej, nieważne. Takie urozmaicenie małe. Jeden mecz był tak, drugi jest tak. Znaczy no, inna tablica wyników jest po prostu tutaj, u góry. Po lewej stronie ekranu. Ale już jest tutaj Pringle. Pringle, powoli. Rozegramy tą akcję powoli. Nie przyspieszaj tak, Pringle, przesadziłeś trochę z tą prędkością. Nie przyspieszamy tak akcji, powoli. O'Connor da radę, powoli. O'Connor stracił piłkę. O'Connor przyspieszył akcję dla przeciwników. O'Connor dał szansę przeciwnikom, ale jednak nie. Tong przy piłce, tong. Powoli do Pringle. Pringle, gramy powolną akcję, powolną. Pringle, powoli. Rozegramy to ładnie. Tak zespołowo. Nardello? A, Nardello, no tak, on gra w podstawowym składzie. Wow, Nardello, kurde. Ajej. Ale okej, już jest Nardello. Nardello... plączy mi się język w ogóle. Nardello jest w miarę wysoki, więc on sobie tutaj powinien radzić w główkach. I Nardello przy piłce. Kennedy, Joshua Kennedy, bramka. Yes, Kennedy w 13 minucie zdobywa bramkę dla klubu Rotherham United i jest w tym momencie... ile? 1-0. Okej. No, dobrze. Czy Nardello dostanie piłkę? Dostaje piłkę. I Nardello w tym momencie... Aj, nie dał radę obrońcy. Po prostu położył go swoją masą ciała. No i Nardello jest większy, no i tutaj czysta fizyka po prostu. Nardello położył mniejszego i chudszego ciebie obrońcę. Oj, teraz ten... No, Kennedy upadł. Kennedy jest w miarę wielki. Ale okej. Powoli. Co się stało? Żółta karka dla Ainsworta? Za co? Co on zrobił? Ja chcę zobaczyć powtórkę. A, tutaj ślisk. Aha, myślałem, że tam coś zrobił. Ale jednak nie. Jednak żółta kartka za ślisk. Jaki wykonał Ainsworth. Ale tutaj już pięknie Ainsworth ratuje sytuację. Jest w miarę szybki chyba Ainsworth, tak? Zaraz sprawdzimy twoją szybkość, Ainsworth, dajesz. No, w miarę jesteś. Ujdzie. Ruletka, wow, myślałem, że nie umiesz, bo tam próbowałem i nie chciało wyjść. A tutaj nagle wyszło. Dobra. Nieważne. Jedziemy. Pringle. Pringle do Nardello. Kurde, Nardello mało co potrafi. Aj, nie, podawać też nie potrafi, ale jest Ernson na szczęście. Ernson. No dobra, powoli. Wow, podobne stroje mamy znowu. Chociaż ja mam bardziej takie jasne, ale i tak mi się czasem myli coś.
A dobra, Sharps. A, spotkanie ma być bramkowe i ciekawe. No tak, tylko żeby tego nie przegrać czasem przypadkiem, jak się będzie chciało zrobić ciekawe spotkanie bramkowe. A właśnie tutaj przeciwnicy mogą nam strzelić bramkę w tym momencie. Ale nie, jednak nie strzelają. O kurde, kurde. Idę po piciu. Zaraz wracam. Obejrzeć sobie powtórkę tej żenującej bramki, która została strzelona po ziemi pod bramkarzem. Dobra, możemy właściwie zwalić winę na deszcz. A właśnie nie wiem, czy w poprzednim meczu też padał deszcz chyba. Nie jestem pewny. Tak mi się wydaje. Albo i nie padał. Też tak jakoś w miarę jakoś ciemno było. Ale O'Connor. O'Connor, da radę. O'Connor teraz na szybkość. Na szybkość wziął szybki wszystkich obrońców. Chociaż ten jeden. Ajajaj, ten jeden obrońca go dogonił. A tam jest ktoś wysoki. Kennedy to był chyba, no ale nie dał rady, niestety jego wysokość nie była wyższa od wysokości przeciwnika. Znaczy, no był wyższy, ale niesprytniejszy. A, jest 1-1, ej, trzeba wysunąć się na prowadzenie w tym momencie. O, właśnie, zapomniałem, miałem sobie skombinować jakąś gąbkę na mikrofon, żeby mi nie wyłapywał tak tych wszystkich szumów, mojego oddychania i tak dalej. Bo to jest naprawdę wkurzające trochę. Ajej, no, 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 jest. Na szczęście nasz przeciwnik ma Zeza. Bo by mogło się to źle zakończyć. Bardzo źle. O właśnie. Tak jeszcze tutaj powiem, że udało mi się skompletować już w pełni skład z Ligi Rosyjskiej w Ultimate Team i wkrótce zaczniemy serię. Wkrótce. Nie mówię, że teraz oczywiście, bo teraz wrzucam karierę bramkarza, a spalony jest. No i właśnie podczas wrzucania nie za bardzo mogę grać online. Myślę, że jak nie będę nic wrzucał albo coś małego będę miał do wrzucenia, to wtedy sobie nagram coś. Z Ultimate Team. Z ligi, zespołu z ligi rosyjskiej, ale w tym momencie wow, byli blisko, mogli to strzelić. Jakby się bardziej postarali oczywiście, ale oni nie umieją grać. My gramy lepiej. Dobra, koniec pierwszej połowy. Ej, pierwsza połowa kończy się wynikiem 1 do 1. No niestety nie ukrywam, że to nie jest zadowalający wynik. Dobra, miałem robić zmianę, ale jeszcze nie. Myślałem na zmianę, ale damy jeszcze szansę tutaj Kennedy'emu i Nardello w ataku. A jak nie dadzą rady, to wpuścimy właśnie tego Odejaja i Agarta. O, dajesz O'Connor. Tak, zwolnimy trochę tej akcji, ale przyspieszamy znowu O'Connora, ajajaj. No niestety, niestety, wow, i teraz kto ty, Shepard, to był chyba Shepard. Podał do przeciwnika, ale na szczęście odzyskujemy. Nie. Tak być nie może, Miller. Miller do Hatefielda. Hatefield do Watsona, ale Watson, nie doszło to podanie do Watsona, ponieważ O'Connor przejął piłkę, przeciął to podanie właściwie. I O'Connor, powoli, powoli, spokojnie, damy radę, O'Connor strzela sprzed pola karnego i O'Connor bramka. O'Connor strzela lewą nogą sprzed pola karnego, O'Connor. Chyba sprzed pola karnego, znaczy chyba lewą nogą, bo sprzed pola karnego na pewno. Kurde, język mi się dzisiaj bardzo plącze, nie wiem czemu. Dobra, nie będziemy oglądać powtórki, ponieważ jesteśmy najlepsi. Tak, jesteśmy najlepsi i po prostu niszczymy rywali. A, teraz gramy chyba jako gospodarze, tak? Nie gramy jako gospodarze, nie wiem. Dobra, czyli dwa mecze gramy na wyjeździe dzisiaj. Okej, ale teraz Nardello, powoli, Znaczy nie, szybko, szybko Nardello. Kennedy! Nie ma bramki Joshua Kennedy, robimy zmianę. Robimy zmianę, ponieważ Kennedy, wow, O'Connor jest zmęczony. To jednak zejdzie tylko jeden napastnik. Tak. Noble. Za O'Connora i Evans za tego drugiego, za Ernstona. I tak, i zejdzie Nardello czy Kennedy? Niech zejdzie Nardello za Agarta.
I okej, zagram sobie taką parą napastniczą teraz. Za chwilę oczywiście, jak będzie jakaś przerwa, to zrobimy zmianę. O'Connor. O'Connor zaraz zejdzie. Kennedy, Joshua Kennedy, ajajaj. Nardello? Nardello dajesz, ajajaj. No cóż, niestety nie dał rady Nardello, za niski był trochę. O właśnie. Mamy teraz 2 listopad, tak? 2 listopad. Jeszcze grudzień. I w styczniu już mamy okienko transferowe! 2-2. Miller w 66 minucie. Dla klubu o matka, jaka nazwa. Nie wymówię tego, serio. Nie dam rady. No i w 66? 66 chyba, tak mi się wydaje. W 66 minucie Miller zdobywa bramkę na 2-2 dla klubu. Dla przeciwników. Po prostu. Agard. Dopiero co wszedł na boisko. Jest wściekły, że jego klub przegrywa. I Agard wszystkich na szybkość mija. Agard! No nie, niestety. Zawsze ten jeden obrońca za mnie dogania. Czemu? Czemu? Muszę strzelać wcześniej, może się uda. Właśnie, musimy sobie kupić szybszych napastników. Ja już mam na celu takiego jednego. Właśnie, jeszcze grudzień, tylko listopad, grudzień i w styczniu mamy okienko transferowe. Iwans. Iwans! Fuck. Zimowe okienko transferowe wkrótce. I w zimowym okienku transferowym trochę zmienimy nasz zespół, zmodyfikujemy go całkowicie. Kupimy zawodników tak do 80 overallu. Tak, do 80 gdzieś, bo ci wyżsi nie będą chcieli na razie do nas przychodzić. I mam nadzieję, że uda nam się awansować do... Teraz jesteśmy w Empower League 2, to Empower League 1 teraz, a potem jeszcze samo Empower League i potem jeszcze dopiero Barclays Premier League. Ale teraz w 77 minucie Agard zdobywa bramkę dla klubu Rotherham United. No i myślę, że dobrą decyzją było, że wpuściliśmy Agarda, ponieważ do właśnie wszedł na boisko jakieś 10 minut temu i już zdobywa bramkę. Pięknie, 3-2, 3-2. Jest bramkowe spotkanie, jest. Jest ciekawie, mam nadzieję. Garo mnie zaczyna boleć już. Ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać karierę zawodnika teraz od razu. Aj, wrzuca, wrzuca. 3-3. W 80 minucie jest 3-3. Niech to. Aj, nie ukrywam, że mnie nie zadowala taki rezultat, ale tym razem Kennedy. Kennedy, kurde, Kennedy jest ciulowy. Po co ja się kupiłem? Nie no, w sumie spisałeś się trochę, miałeś swoje momenty. Nie jesteś pewnie teraz w formie, po prostu może. Czemu w tą stronę podałeś? Czemu? Niech to nie ma tak. Mullins, pięknie. Mullins, Evans. Evans, dajesz, Evans. O, Evans chyba też wszedł teraz. Evans, no bardzo sobie wysuwał tą piłkę Evans teraz. Powoli, powoli, Iwans, powoli, dajesz, dajesz. Wow, Iwans, Iwans, błąd. Fuck. Niedobrze, 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 bo... 4 minuty do końca. No właśnie, jeśli teraz... nie wygramy tego, to czeka nas, kurde, dogrywka. A jeśli w dogrywce nie wygramy, rzuty karne, kurde, no i... Kurde, będzie dupa po prostu, bo... Bo... To będzie długie. Za długie, pół godziny będzie ponad trwało. Ale dobra, Noble. Noble, Noble, z daleka! Kurde, strzał po ziemi. Przypadkiem, przypadkiem kliknąłem 2 razy. Nie. Koniec, bez doliczonego czasu nawet. I przed nami dogrywka chyba, tak? Czy nie? Tak, dogrywka, kurde mać. Jestem zły. Smutny, przygnębiony i w ogóle wszystko, co się da. Dobra. Ale dobra, trzeba się otknąć, trzeba się zmobilizować i zagrać ten mecz do końca. Musimy wywalczyć awans do kolejnej rundy pucharu J-Pint Trophy. Musimy wygrać tej dogrywce, bo rzutów karnych bym nie chciał. Już raczej. Bez przesady. Ostatnio były rzuty karne, no come on. Ileż można? No to jest początkujący, nie możemy ciągle w rzutach karnych kończyć meczów pucharowych. Dobra, Agard. Agard, dasz radę. Dajesz AGORD! Ponad bramką. No cóż, no cóż. Damy radę jeszcze. Nie zostało zbyt wiele czasu, ale... Dobra. Trzeba wierzyć. Podstawa to wiara.
w moc naszego klubu, zespołu. Rotherham United. Dobra, Pringle. Pringle zmęczony, widzę. Kurde, wszyscy są zmęczeni, to jest już dogrywka, no. Setna minuta, 100 minut biegają po tym boisku, no i ja i... Kurde, nie mogę się wysłowić też. Ja też jestem zmęczony tutaj, tak długim rozgrywaniem meczów. Meczów. Dobra, nie wiem. O kurde. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Łapcie go, łapcie go! Dobrze. Tak no, 100 minut, ponad 100 minut biegają. 105 minut już biegali. I tylko dwie przerwy mieli. Teraz się zaczyna trzecia. No, nieźle, nieźle. Mają kondycję nawet, że jeszcze nie upadli tutaj. Ja już bym raczej leżał. Znaczy, no... Znaczy, nie... Znaczy, kurde. Nie mogę sobie zebrać myśli chwila. Muszę zebrać myśli właśnie. Tak, znaczy lubię w miarę biegać, ale bez przesady, nie lubię długo biegać, nie mam takiej wytrzymałości za bardzo, nie mogę długo biegać, bo się męczę w miarę szybko. Znaczy tak, najdłuższy mecz jaki grałem to był chyba... Znaczy właściwie tak, najdłuższy mecz jaki grałem to graliśmy przez 4 godziny. No ale też dużo wody przy tym poszło, ciągle piliśmy, chociaż tutaj też ciągle piją, jakoś wytrzymują, nie? Ale właśnie to było tak, graliśmy, że się zmienialiśmy, tam co jakiś czas na bramce też stałem, to na bramce mogłem sobie odpocząć. W obronie też czasem pograłem, to w obronie też mogłem odpocząć, bo gdzieś jak z przodu się gra, to się bardziej męczy, nie? Ale teraz Kennedy ma szansę, Kennedy nie zepsuj tego, słupek! Kennedy! No, czekałem na rzuty karne raczej. Chociaż to było, spalony czy ręka? Chyba ręka. Nie, jest, dobrze, jednak Pringle. Wygramy to jeszcze wygramy to w dogrywce. Noble, o, jest szansa. Kennedy, nie! To wina Kennedy'ego, to jest wina Kennedy'ego. On w następnym meczu raczej nie zagra. Kennedy ma 5 strzałów, ale te strzały w ogóle nie są celne ani skuteczne. On mi się jeszcze zatrzymał, mógł biec, mogłem tym Noble strzelać, to jest, był też trochę mój błąd. Dobra, już nie będę tak jechał po tym Kennedy'im. No wkurza mnie ostatnio, wkurza. Dajesz Pringle. Kurde, faul. 120 minuta faul, no to już są nieuniknione rzuty karne. No przeważnie z dogrywki wychodzą rzuty karne, no cóż, niestety. Dobra, może jeszcze damy radę, może jeszcze dobiegniemy, minuta doliczona, minuta, dupa. No i panie i panowie, przed nami konkurs rzutów karnych. Okej. To już jest właściwie taka loteria. Nie trafił. Ale wyczułem skumańca, wyczułem. W dobrą stronę się rzuciłem, ale teraz Kennedy. Kennedy, dajesz, na dwa tempa. Jest, Kennedy, bezbłędnie. Okej, teraz Shere kontra Shepard. Jest, obroniłem. I okej, Noble kontra Levington. Noble. I jest bramka. Okej, wybaczcie, małe cięcie musiałem zrobić. Ale okej, wracamy. On strzela, ja bronię, kurde. Myślałem, że ja strzelam. Dobra, jednak cięcia się nie opłacają. Przy rzutach karnych, ale Wilson kontra Levington. Czy Wilson zdobędzie bramkę? Jest. Ale też w dobrą stronę się rzucił. Znaczy widziałem, w którą stronę chce się rzucić, no ale niestety jednak... Popsułem. Właśnie, teraz obronie, wygrywamy. Oni tylko jednego trafionego mają. Aj, jednak. Środek mi strzelił. Kurde. A jeśli trafię, też wygrywamy. No więc spoko. Nie jest źle. Kurde, to nagranie już zajmuje więcej niż kariera bramkarza. Kariera bramkarza i tak sporo zajmuje. No tak. Zapowiadam wam... Pringle. Ja cię zabiję. Dobra, zapowiadam wam od razu, że tak, jest 3-2 dla mnie, jeśli teraz obronię, to chyba wygramy, tak? Jest! I Shere broni. Zapowiadam wam od razu, że to będzie 480p. Znaczy właściwie mówię to pod koniec odcinka, ale tak, to będzie 480p, wybaczcie, no, ale to nagranie zajmuje zbyt wiele. Po prostu zbyt wiele, nie dałem rady, ale dobra, jest, udało się. O'Connor i dobra, kto zawodnikiem meczu jest? U nich jest zawodnik meczu, kurde, szkoda. Ale okej. Wow, rzuta karny się zakończyła, no niestety. O, dostaliśmy nagrodę w turnieju, 10 000.
Przełożone spotkanie kolejne. I okej. Jeszcze chwila, biuro menadżera. Dobra, nie będę już tutaj nic kombinował. To była tyle. O, w następnym odcinku czekam na dwa mecze ligowe. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.